Według najbardziej realnych szacunków, za 100 lat populacja ludzi na Ziemi wzrośnie z obecnych 7,7 miliarda do liczby między 11 a 14 miliardów, z czego zdecydowana większość z nas będzie mieszkać w megamiastach, z których największe będą zamieszkiwane przez ponad 80 milionów osób. To jest ogólnie bardzo interesujące zagadnienie, o którym już kiedyś zresztą opowiadałem, zważając na to, że jeszcze 100 lat temu populacja ludzi na Ziemi wynosiła niecałe 2 miliardy, więc tempo zmian jest bardzo wyraźne. W związku z tym zmieni się bardzo znacznie zanieczyszczenie naszej planety, emisje gazów cieplarnianych, a zmiany klimatyczne będą miały bardzo duży wpływ na nasz dom, czyli na Ziemię. Jednak jak bardzo stopnieją lodowce? I jak znacznie zmieni się klimat na naszej planecie? Czy jest się czego obawiać? Ja nazywam się Marcin Krzaczkowski i dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na te kilka pytań oraz zastanowić się, a w zasadzie przeanalizować, jak będzie wyglądać Ziemia w ciągu najbliższych 100 lat. Sam Stephen Hawking w 2017 roku uważał, że przez globalne ocieplenie spowodowane tym zmiany klimatyczne, przez przeludnienie oraz epidemię, życie na naszej planecie będzie niemożliwe. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby kolonizować inne planety. Czy jest to jednak czarny scenariusz, najbardziej pesymistyczna wizja, czy może rzeczywiście jest się czego obawiać? Tak na 100% nie wiemy. Naukowcy też nie. Ale obserwując obecne zmiany klimatyczne oraz tempo wzrostu populacji, można wywnioskować, że jako ludzkość musimy dołożyć wszelkich starań, aby przeciwdziałać niszczeniu naszej planety. Naukowcy szacują, że do 2100 roku temperatura na naszej planecie wzrośnie o co najmniej 3 stopnie Celsjusza, zakładając, że państwa podejmą działania ograniczające wpływ człowieka na klimat. Przy najbardziej optymistycznych szacunkach temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza. Jednak będzie to wymagało radykalnych zmian w zakresie przemysłu oraz gospodarki. I niestety, ale ten scenariusz jest dużo mniej prawdopodobny. Przestopnienie lodowców wywołane globalnym ociepleniem szacuje się, że poziom mórz i oceanów wzrośnie od 1 do 2 metrów. Najbardziej pesymistyczne szacunki mówią nawet o 4. I wspominałem o tym w jednym z moich ostatnich filmów, do którego link macie tutaj. Wybrzeże Polski zmieni wyraźnie swój stan, ale to zjawisko wystąpi globalnie, o czym należy pamiętać. I tak zmniejszy się powierzchnia Niemiec oraz Danii, a Morze Kaspijskie znacznie zwiększy swoją powierzchnię. Pamiętajmy, że jest to zjawisko, które już teraz obserwujemy. Zresztą w ciągu ostatnich 100 lat poziom morza podniósł się o 30 cm. A jak będzie wyglądać zanieczyszczenie oceanów w przyszłości? Może po kolei. Przyjrzyjmy się najpierw temu, jak to wygląda obecnie. W 2010 roku Chiny przyczyniły się do zanieczyszczenia oceanów plastikiem w prawie 28%, a według szacunków na 2025 rok będą się przyczyniać do ponad 25% zanieczyszczeń oceanów plastikiem. Jednak niestety dlatego, że zanieczyszczenie z innych rejonów wyraźnie wzrośnie, a nie dlatego, że staną się ekologicznym krajem. Obecna sytuacja staje się jeszcze jaśniejsza, gdy zobaczymy, którymi rzekami spływa najwięcej śmieci do oceanów. Dominują wśród nich Yangtze, Ganges, Xiang oraz Hangpu, które są rzekami azjatyckimi. Odpady, które trafiają przede wszystkim z tych rzek do oceanów, gromadzą się w konkretnych miejscach, tworząc tak zwane wyspy śmieci. Dzisiaj największym takim skupiskiem na oceanie jest wielka pacyficzna plama śmieci, która ma powierzchnię 1,6 milionów kilometrów kwadratowych, czyli pięciokrotnie większą powierzchnię niż powierzchnia Polski. Obecnie w samych oceanach znajduje się 5,1 trylionów plastikowych śmieci. W przyszłości takich wysp będzie zdecydowanie więcej i będą znacznie większych rozmiarów. Tym bardziej, że dzisiaj ze względu na duży przyrost naturalny, rozwój ekonomiczny, zwiększa się z roku na rok produkcja i zużycie tworzyw sztucznych. Jeśli nadal będziemy wrzucać do oceanu 8 milionów ton śmieci rocznie, do 2100 roku całkowita masa tych odpadów w oceanach wyniesie 680 milionów ton. Część z nich może zostać oczyszczona, ale niestety, duża część z nich będzie nadal formować wielkie sztuczne wyspy na oceanach. Tworzywa sztuczne w oceanach są oczywiście ogromnym zagrożeniem dla flory i fauny morskiej, ale nie tylko, ponieważ tak zwany mikroplastik, czyli cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mm, są zagrożeniem również dla ludzi. W 2018 roku zostało przeprowadzone badanie, z którego wynikło, że w organizmach każdej z badanych osób znajdował się mikroplastik. Zagrożenia z tym związane nie są póki co dokładnie znane, jednak wiadomo, że niektóre z tych tworzyw mogą w znacznym stopniu wpływać na gospodarkę hormonalną u ludzi. I można śmiało przypuszczać, że mikroplastik obecny w organizmach ludzkich do 2119 roku
będzie naprawdę znacznym problemem. Oprócz tych wszystkich skutków, przez nadmierną emisję gazów cieplarnianych oraz przez spływ nawozów, w ciągu najbliższych 100 lat oceany ulegną znacznemu zakwaszeniu, co będzie miało negatywny wpływ na ekosystemy morskie. Zresztą samo zakwaszenie jest zjawiskiem, które już teraz obserwujemy. I wiadomo na podstawie badań, że następuje ono obecnie od 10 do nawet 100 razy szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 50 milionów lat. Oprócz tych wszystkich zmian, w ciągu najbliższych 100 lat wyczerpią się złoża ropy naftowej, a prawie 70% z nas do 2050 roku będzie mieszkać w miastach. Technologia ulegnie również bardzo dużej zmianie. Jednak o tym innym razem. Niektórzy naukowcy spekulują nawet, że na skutek globalnego ocieplenia oraz zanieczyszczenia środowiska do 2100 roku dojdzie do wielkiego wymierania gatunków. Nawet jeśli coś takiego nie będzie miało miejsca, to możemy śmiało przypuszczać, że w ciągu najbliższych 100 lat wyginie wiele gatunków zwierząt, dzikich zwierząt. Wśród nich prawdopodobnie lampart amurski, co najmniej dwa gatunki tygrysów, goryli oraz żółwi, które już teraz są uważane za krytycznie zagrożone. Zmiany klimatyczne są faktem, tak samo jak to, że człowiek ma na nie znaczny wpływ. Jednak jeśli ktokolwiek z Was ma wobec tego jakieś wątpliwości, polecam nadrobić naprawdę ciekawy i wyczerpujący materiał Kasi Gandor na ten temat, do którego link zostawiam w opisie. Okej, ale jak wyglądają najbardziej optymistyczne scenariusze? Niektóre z nich mówią, że do 2100 roku będziemy w stanie więcej CO2 pochłaniać niż emitować, lub że chociaż utrzymamy to na w miarę jednakowym poziomie. Jednak niestety z dzisiejszej perspektywy jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz. W przypadku zmian klimatycznych na Ziemi można liczyć na najlepsze, ale trzeba nastawiać się na najgorsze. Dlatego ja liczę, że zasubskrybujecie mój kanał, wpadniecie na grupę oraz na Facebooka. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!